Cześć, witajcie. Chciałem Was zaprosić na nowy film na naszym kanale. I co? Skupiłem się na przynętach powierzchniowych Upper Plooper firmy River to Sea. Ten wypad jest praktycznie tylko przy łowieniu tych przynęt. I tak, i wędkowałem na dwóch różnych rzekach praktycznie dwa dni, to znaczy jedno popołudnie, no i dzisiejszy ranek, jest 8:26, a ja już kończę powoli, muszę już wracać. Także rybki są fajne, a brania są po prostu przepiękne, sami musicie ocenić zresztą. No i co, jeśli Wam się podoba, łapka w górę, subskrybujcie kanał, bo będę starał się jak najczęściej dodawać jakieś fajne filmy. Jak macie jakieś pomysły w komentarzach, możecie pisać, jakbyście chcieli jakieś przynęty, żebym przetestował z Maćkiem, więc zapraszam, trzymajcie się i piona, połamania. A ty! Nie wiem, czy widzieliście, ale było branie. Szczupaczek zaatakował, ale tylko tak raczej gonił za tym, niż uderzył. No i próbujemy, może jeszcze weźmie. Co to jest? A, jest ryba. Ale kleniur. Ale kleń. I się odpiął. Pięknie. Thanks. Już pokazuję. Tak dzisiaj stwierdziłem, że będę używał Upper Plooperów. Na nowy odcineczek. No tak. 53 cm. Piękny stary kleń. No i co, udało się złowić takiego ładnego klenia 53 cm na powierzchniową przynętę Upper Plooper. Rybka była cały czas w podbieraku. No to ją wypuścimy teraz. Ty, widziałem! Ale widziałem, jak uderzył. Widziałem, jak wypłynął z krzaków. Całkiem przyzwoity. Upper Plooper działa. No, żeby się jeszcze tylko nie wypiął. No, chodź tu, grubasku. O, pięknie! Jest! No to już taki ładny, a mi się wydaje, że spokojnie koło 80. A potrzymał go chwilkę w podbieraku, żeby jeszcze się troszkę zmęczył. Żeby mi nie szalał, jak go wyciągnę na brzeg. Zobaczcie na to. 81 z groszem. Ta mata ma 30 cm. Zobaczcie, jakie jest grube. Na 80 jest po prostu wypasiony jak
Jak ta lala. Zobaczcie na to. Piękny, naprawdę już wypasiony szczupaczek. 80 kilka centymetrów, ale jest taki tłusty, a branie było po prostu petarda. Sami pewnie, mam nadzieję, że z tą widzieliście. Już rybka leżała troszkę w podbieraku. No i właśnie ją wypuszczam, więc oglądajcie. Zobaczcie, jaki rzeczny krokodyl. W tym upale stwierdziłem, że muszę sobie chwilkę odpocząć. Jak widzieliście, klenia złowiłem na troszkę innym odcinku tej rzeki, dużo wyżej. Teraz zjechałem jakieś, nie wiem, 15 km. Ta rzeczka już jest dużo większa. W dwa słowa chciałem powiedzieć o sprzęcie, jaki używam. Kijek to jest Westin W6, 7,28 g, 2,5 metra. Kołowrotek to jest Stradic Shimano w rozmiarze 3000. No a najbardziej może Was zainteresuje ta przynęta. Jest to, tak już słyszeliście wcześniej, przynęta powierzchniowa Upper Plooper. Ona wygląda jak taka miniaturowa łódź podwodna. Ma tu taki obracający się wirnik. On jest tak fajnie ukształtowany jak łyżeczka i gdy właśnie się porusza, no to właśnie te bąbelki idą i mi się wydaje, że właśnie to skłania te ryby do właśnie ataku na tą przynętę. No i co? Najmniejsze, o ile pamiętam, to jest 6 cm, a duże są duże. Nie wiem jak duże, bo nigdy nie polowałem właśnie w takich wielkich rybach, jakie łowi się na te, na przykład we Francji. Oni łowią gigantyczne sumy na te przynęty. Tutaj niestety nie mam tych sumów, więc skupiam się właśnie klenie i szczupaki. No i co, o tej przynęcie jeszcze mogę powiedzieć. Chyba jest 8 czy 9 różnych kolorów w każdym rozmiarze. Bardzo ostre kotwice, bardzo mocne haki. No i co, jakieś wady? No to ma jedną, jak dla mnie, to cena. Bo naprawdę nie są tanie. Powiem szczerze, że wczoraj, kiedy to było ostatnio, byłem zmuszony płynąć po nią, bo urwałem ją o korzeń, więc rozbrałem się i trzeba było po nią skakać. No i tyle, no. Na chwilę sobie siądę i będę łowił dalej. No mam nadzieję, że jeszcze coś wpadnie. Jeszcze mam z półtorej godzinki i na dziś będzie tyle. Jest szczupak, a mi się wydaje. Jest rybka. A ty, zbuju, chodź. Pięknie. No co, jakby to powiedzieć, nie zaprezentuję Wam rybki. Bardzo chciała szybko wrócić, ześlizgła się jak wąż po trawce, no i już pływa dalej. No i co, jest dzisiaj rano, weekend, mam parę godzin rano, a później muszę wracać i stwierdziłem, że uderzę troszkę w inne miejsce. Całkiem inna rzeka, całkiem inna charakterystyka, dużo głębsza, spokojniejsza. Rybka wzięła na 13 cm pluperka. No i żeby nie był ostatni, może jeszcze jednego złowię, także trzymajcie się. Ale wziął.
Tego się nie spodziewałem, bo szczerze chyba wydaje mi się, że ciągłem ziele. Zaczepiłem i mówię, już zacznę zwijać szybciej. I nagle bum! Piękne uderzenie. Miejmy nadzieję, że tą rybkę już dam radę zaprezentować. Oho, ho, ho, ho. Ten musi chyba być większy. Oho, ho, ho, ho. Jest. No w podobnym rozmiarze. Tak zwanym sportowym, pewnie około 70. No już ją mam szansę zaprezentować, tak 75 może, tak mi się wydaje. Są troszkę inne te szczupaki niż mojej rzeki lokalnej, bo mają dużo większe łby. No ale rybka już może wracać. Już ją wypuszczam.